Siemanko byczki, z tej strony Lisek i dzisiaj odpalamy podwójne nagrody za top 100. Dodatkowo trafiliśmy fajnego Totsa z Ligę, więc zostawcie łapeczkę do góry, klikajcie czerwony przycisk subskrypcji i pamiętajcie, koło 13.00 Facebook GG, Lisek HD, stream na Facebooku. No i na miniaturce jest informacja, że są to konta widzów, raz w tygodniu, w sobotę albo w piątek będą się pojawiały. Mam nadzieję, że tak, wszyscy będą zadowoleni. Jeśli coś nie pasuje, daj znać w komentarzu i bardzo dziękuję za komentarze pod poprzednim materiałem. A teraz lecimy z odcinkiem. A więc po raz kolejny jesteśmy u Matiego, który po raz kolejny zrobił magiczne, dosłownie magiczne, top 100. Zanim to przedstawię może składy dzisiejszych dwóch fantastycznych zawodników, Mati topkę osiągnął takim składem, potężny skład. Promesa chyba jeszcze wtedy nie było, jak grał, więc Promesa tutaj nie mogło być tak naprawdę, ale no składzik potężny. Składzik potężny, plany są na Neymara nowego, to co, bądź też na najbliższą ligę weekendową tego headlinersa, tego pomarańczowego. Zobaczymy, czy się wszystko powiedzie, ale zanim to lecimy oczywiście z nagrodami za Division Rivals. Mamy tutaj rangę, która daje nam paczkę, chyba Ultimate. Ranga trzecia, czyli mamy tutaj jedną paczkę rzadkich zawodników i jedna mega paczka. Otworzymy to sobie na samym początku i za chwilkę przychodzimy do tych pików. Jedna paczka mega, jedna paczka rzadkich zawodników i lecimy z tematem. Zobaczmy, pierwsza paczuszka i jest względnie w porządku, chociaż są banery. Jest Senegal, jest bramkarz i jest Senegal, bo moi drodzy, musicie wiedzieć, że Onana ma podwójną narodowość. Mimo że tutaj widzicie, że zawodnik jest z Kamerunu, co jest oczywiście logiczne, to Onana ma podwójną narodowość. Dokładnie, tak? I teraz lecimy z mega paczką. I zobaczę, mega paczka znowu nic nie przynosi. Okej, LS, El Sharawi. Odbieramy. Klikamy dalej, 51. miejsce na świecie. Kurczę, zabrakło jedynego miejsca. Jak się nie mylę, do jednego pika więcej. Wydaje mi się, że od 50. miejsca jest 5 player pików, jest 150 tysięcy monet, a od 25. jest już 200 tysięcy monet i chyba 4 paczki rzadkich zawodników. Ale my nie o tym. Lecimy, 4 szalone player piki. Przypomnijmy, że na tym koncie już był trafiony Timi rękoma Cristiano Messi. Leo Messi oczywiście był trafiony w wersji 90, chyba to było 8? Albo 7? Albo 9? Kurde, już nie pamiętam. Zacznijmy może od środka, jako że na moich kontach szliśmy od boku, to może tutaj od środeczka i zaczynamy, no, względnie w porządku. 9-4 cena. Bez szału, ale też nie ma jakiejś zbytniej tragedii. Byczki na czacie, gdzie w tym momencie odbieramy piki oczywiście i nagrody. Facebook GG, Lisek HD, streamie tak naprawdę codziennie. Czat wybrałby Milinkowicza Savicza. Mati jednak zdecydował się na Quadrado, który jest bardzo fajną kartą na pozycję prawego defensora, chociaż biorąc pod uwagę wszystkie te karty, które już wyszły i które już są w FIFA 20, no to ten Quadrado nie robi w jakikolwiek sposób szału. Lecimy teraz kolejnym pikiem, number 2, jest Immobile, już jest ok, już jest lepiej, o 96. Zmierzamy powolutku, małymi kroczkami w dobrą stronę. Jeszcze jest sąsiad Mitzio, jojojo, Ciro Immobile. Mati wybiera Ciro Immobile, 93 tempa, troszkę drewnialdo, 3 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, dlatego też jego cena nie powala, a wykończenie jego mimo wszystko jest na poziomie genialnym. Tak naprawdę każde uderzenie to powinna być bramka, chociaż wiadomo, jak to w FIFA bywa. Lecimy z trzecim już player pickiem, 92-96, to teraz no samo się nasuwa, samo przez się, 99. Ale niestety nie. Mamy Ilicicia, 96, więc jest pod ten względem spoko, ale nic nawet takiego zbytnio grywalnego tutaj nie ma. Renato Augusto, fajna karta. Dobra, Ilicicia. Mati też wybiera Ilicicia, więc my też wybieramy Ilicicia. No i ostatni player pick, 96, 92, 94, bo za Quadrado spokojnie moglibyśmy tam kogoś innego mieć. Trzymamy kciuki. Jedziemy z ostatnim pickiem. Jest Tagliafico! Jest idealny w swojej prostocie tak naprawdę, ale idealny jeszcze z kolejnego względu, że Mati ma Promesa po prostu w składzie, więc myślę, że w
sposób genialny się tutaj ułoży i zastąpi Reguliona, który notabene też jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale my przechodzimy już do tego, co króliczki lubią najbardziej. Paczki wymienne, paczki za 100 tysięcy monet, no i paczka z 11 kartami Team of the Season. Oj, będzie się działo, będzie zabawa. Zaczynamy od pomarańczowego byczka. To jest The Adlier? Nie. Czy jakoś tak? Nie, to jest Bojata. Tu już walkoutu nie może być, bo gdyby był walkout, to by na pewno wyskoczył pierwszy. Bojata, dobra. Bojata, Caceres. Caceresa sobie wrzucimy na listę transferową, bo wiadomo, że może być jakieś fajne SBC. Lecimy z kolejną, drugą już paczką za 100 tysięcy monet. I zobaczmy, są banerki chociaż, to dobrze. Największa trollaliada na świecie. Chociaż Kroos? Nie. Gundogan? Nie. To jest dla mnie tak niezrozumiałe, te karty z Ligi Mistrzów, że one mają walkout. No i moi drodzy, ostatnia paczka. Let's go! Ostatnia paczka za 100 tysięcy, póki co jest żenada. Jest żenada, żenady. Ale może ta ostatnia? No nie. Idź pan z tymi paczkami za 100 tysięcy jak najdalej od tego konta, nie? Otamendi 83, ja cię kręcę, no fatalnie. Mati zadecydował, że tutaj robimy szukajkę, więc prawdopodobnie wy zobaczycie najzwyczajniej w świecie skróconą tą szukajkę. Ja tutaj tylko muszę zakryć swój wzrok, żeby nie widzieć, co żeśmy tutaj trafili. Teraz krótka piłka. Jest 50 na 50. Albo będzie Ronaldo, albo nie będzie. Nie będzie, kurde, nie będzie. Dobra, i tak było dobrze. Luis Alberto najwyższy overall, 97. Później Ilicic 96, potem Devry 95, Szczęsny 95, Handanowi 94, Dybala 94, Manolas. No paczka. Może nie fatalna, ale na pewno było dużo lepiej niż najgorsza paczka. No bo ten Dybala bardzo dużo tutaj uratował. Szkoda, że jeszcze tej jednej karty stopowych nie trafiliśmy, na przykład jakiegoś Gomeza albo chociażby tego raczej Nainggolana, ale i tak jest w porządku, moim zdaniem. Dobra, jedziemy. Jest odsik, obligę. Dobra, jest ligę, dobra. Nice, jest ligę. Matko, jedyna, już byłem przekonany, że to będzie liga chińska, jakiś Kante Pita Pemte, 62 overalla, nie? Ja myślałem, że to będzie jakiś, no, zawodnik z ligi chińskiej, Brazylijczyk, co prawda, ale nie, jest Thiago Silva, serce zamarło, bo wiadomo, Brazylia, ligę, tocy, no... Jeden wybór, ale dobra. Och. Zobaczmy, ile ten Thiago Silva kosztuje. O babulu. Thiago Silva, no... Bida w kraju. Wielki powrót na konto szalonego zawodnika. Tom Cholegwood zrobił kolejny, któryś to już raz, top 100. Pamiętajmy, to właśnie na tym koncie w zeszłym roku pobiliśmy absolutnie wszelkie rekordy, gdzie w jednej paczce było dosłownie 14 milionów końców, coś takiego. Już nie pamiętam dokładnie, ale pewnie w komentarzu możecie mi przypomnieć. Skład, jakim kolejne top 100 Tomcio zrobił, jest następujący. Obrona genialna, bardzo podobna do mojej w sumie, jakby nie było. Ale my przechodzimy już do nagród za Food Champions. Tomcio trzyma kciuki najmocniej na świecie. Ja też trzymam kciuki, bo wiem, że tutaj przydałoby się coś fajnego trafić. Liga wykładowa kończona, 66 miejsce na świecie. No i identyczne nagrody jak kilka chwil temu, bo to i tak jest ten sam przedział, 75, dokładnie tak. Mati miał troszkę pecha. Ale dobra, lecimy. Zaczynam od pierwszego player picka, nie wiem jak teraz to zacząć, może pierwszy, czwarty, drugi, trzeci, pierwszy, o tak.
Szczęsny, jest Dumfries, jest Savic, jest Pellegrini, jest Acerbi. No albo Szczęsny, albo Dumfries. Tutaj czekamy na decyzję Tomka, bo Dumfries na pewno to jest no, jeden z topowych prawych obrońców w gierce, ale pytanie, czy nie lepiej wziąć Szczęsnego na przepałkę po prostu. Byczki na czacie, na Facebook GG, Lisek HD, gdzie codziennie streamujemy, zdecydowali, że Szczęsny, ale jednak Tomek wybrał Dumfriesa. Gdybym nie miał go w zespole, pewnie też bym go wziął, bo to jest karta, która, jeśli go dobrze się połączy, to można nim grać cały do końca FIFA tak naprawdę. Zostało, nie za dużo zostało, ale tak jest. I dobra, tutaj znakomite piki po raz kolejny. I teraz znowu Tagliafico jest. Znowu jest Tagliafico, znowu jest Szczęsny. No dobrze to wygląda. Kurde, dobrze to wygląda. Naprawdę, te piki są po prostu grywalne. Fajnie. Jeszcze Immobile 9-6 oczywiście. Teraz idziemy z trzecim wyborem. Ach, jajajajajajajaj. Mogliśmy tam wziąć tego Immobile mimo wszystko. No ale kolejny raz mamy genialną, grywalną kartę, czyli Manolasa. Póki co, gdyby tutaj, kurczę, ustawić sobie jakiś nowy skład z tych kart, z które trafiamy w piku, no to tak naprawdę możemy już połowę składu złożyć, nie? Połowę, no, jedną trzecią. Tagliafico krzyczy na Renato Augusto, Dumfries krzyczy na samego siebie, a może na Cristiano Ronaldo, którego właśnie wywołuje z tej paczki. Słabo. Słabo. Najgorszy pik, zdecydowanie. Najgorszy pik. Wybierzmy sobie Acerbiego. Wybierzmy sobie Acerbiego. I przechodzimy już do paczek. Piki słabe. Zaczynamy od paczek za 100 tysięcy oczywiście. Oby, kurczę, te paczki za 100 tysięcy były, jak sama nazwa wskazuje, duże w swojej wielkości. Lukaku się pięciowerał. Kurde. Źle. To może zmienimy kolejność otwierania tych paczek za 100 tysięcy końców. Jest dobrze. I już jest źle. Ach, skadłem. Kurde, skadłem. The last! Pak! Nie, no to jest jakaś żenada. Niemcy jeszcze, Włochy, nie. Ale chociaż walkout. Chociaż walkout karty specjalnej, to tutaj może coś się podziać jeszcze, nie? Chyba nie. A my zlecimy znowu z szukaniem. No szukanie jest chyba, jeśli chodzi o streama, najciekawsze, a wy znowu tutaj dostaniecie jakąś krótszą formę tego szukania. Odpalamy. Pamiętajmy o tym, że Tomcio ma już Manolasa w klubie. Tomcio ma już Manolasa w klubie. Ja sobie zasłonię znowu, żeby nie wyłączyć monitora. Tomcio ma już Manolasa w klubie, więc jeśli będzie duplikat... Jest Immobile, duplikat. Kurka wodna. Martineza teraz sprawdzamy. Inter. To jest delikatny niedosyt, że nie było Ronaldo, ale mamy i tak genialną kartę. I tak mamy genialną kartę, 1400. 1400. Presja zeszła. Podsumowanie paczki z 11 tucami jest następujące. Luis Alberto, Iličić, Martinez. No i znowu ten Alberto był najlepszy, nie? Overallowo oczywiście. No taka paczka, kurde, no z 2,5 miliona, jak tak podliczyć? Może nie. 1,7. Szkoda, że Gomeza nie załapało gdzieś tam. Ale no, kurczę, koło dwójki, 2,5, na pewno się tak paczka zakręciła. A jest Nainggolan przecież, przepraszam, jest Nainggolan, czyli mamy 1,4, mamy 2,2, kurde, mamy 2,5, 2,8. Nie, dobra, powyżej 3, spokojnie. No cóż, delikatny niedosyt może jest, ale biorąc pod uwagę, jakie inni trafiali paczki za top 100, to te, które otworzyliśmy na tym odcinku, nie były takie tragiczne. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, Facebook GG, Lisa Kade właśnie teraz trwa stream, w sensie będzie trwał. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Siemano.